I gdy ja zaczynałem sprzedawać, gdy zaczynałem pisać te książki, zrobiłem sobie jakieś założenia, bo wydawało mi się, tak jak te sprzedaj 1000 kursów, wydawało mi się, że na podstawie jakichś zasięgów, które człowiek ma w internecie, no to jakaś ilość ludzi, jakiś procent kupi te książki. Co się okazało w praktyce? W praktyce okazało się, że po prostu publikowaliśmy na przykład jakiś wywiad. Ja tam gdzieś na końcu wywiadu dałem gościowi książkę. Ten wywiad miał 100 tysięcy wyświetleń. Podlinkowałem tą książkę w opisie filmu. I co? I nikt tej książki nie kupił na podstawie tego filmu. Dlaczego? Później testowaliśmy różne inne opcje. Po prostu okazuje się, żeby sprzedać jedną sztukę książki jednej osobie, trzeba o tym bardzo dużo trąbić. Trzeba pokazać swoją ekspertyzę. Te książki trzeba wielokrotnie ludziom pokazywać. Najlepiej byłoby zrobić jeszcze remarketing. Dużo innych różnych działań marketingowych. Więc ta praca, którą trzeba zrobić, żeby jedną książkę sprzedać, też okazała się, że jest dużo większa, niż mi się wydawało.